W wieloletniej prognozie finansowej dostosowujemy dochody i wydatki do uchwały budżetowej, natomiast w załączniku przedsięwzięcia zwiększamy nakłady finansowe na zadanie pod nazwą modernizacja istniejącej drogi gminnej w miejscowości Wólka Husińska o 100 tysięcy złotych i zmieniamy przebieg tego przedsięwzięcia, który pierwotnie miał być realizowany w latach 2022-2024 na lata 2022-2023. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Proszę o przygotowanie urządzeń. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o wciśnięcie zielonego przycisku. Kto jest przeciw, proszę o wciśnięcie czerwonego przycisku. Kto wstrzymuje się od głosu, proszę o wciśnięcie żółtego przycisku. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę stosunkiem głosów. 14 głosów za, nie było głosów przeciw, nie było też głosów wstrzymujących się. Głosowało 14 obecnych. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Proszę o głos. W budżecie gminy dokonujemy następujących zmian. Zwiększamy dochody z środków Funduszu Sprawiedliwości o kwotę 39 827 zł z przeznaczeniem na zakup mundurów dla jednostek OSP z terenu gminy Krasnobród i o 10 tysięcy na zakup piłek dla klubów sportowych Igros i Arena po 5 tysięcy. Wprowadzamy również dochody z tytułu wpływów z odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego i po stronie wydatków wprowadzamy tą samą kwotę na wymianę tego słupa. Oraz wprowadzamy dotacje w wysokości 311 100 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do niektórych źródeł ciepła. Dziękuję. Dziękuję. Czy Wysoka Rada ma jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosu. Dziękuję, panie przewodniczący. Tylko jedną informację krótką. Dzięki temu, że jest sesja nadzwyczajna i mamy dostęp do internetu, część osób już pyta o możliwość zakupu węgla, czy gmina będzie się zajmowała tym, czy nie. Więc chciałem tylko przekazać i państwu, żebyście też przekazali swoim mieszkańcom i za pomocą właśnie dostępu do internetu, że weszliśmy w ten program, ale czekamy na dzień dzisiejszy na ustawę, która będzie regulowała wszystkie rzeczy związane z dystrybucją węgla. Jest też porozumienie z przedsiębiorcą, który się zadeklarował, że zechce obsługiwać mieszkańców gminy, dlatego na dzień dzisiejszy żadnych zapisów jeszcze nie prowadzimy. Jeżeli już będzie możliwe, będziemy wiedzieli, że jesteśmy przypisani do punktu
dystrybucji tego węgla. Wtedy będziemy informowali mieszkańców o tym, że taki węgiel można będzie zapisywać się i skorzystać z tego programu, który mają obsługiwać samorządy. Także na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, czekamy. Jeżeli tylko będzie wiadomo kiedy, co i jak, to będziemy Państwa informowali. Dziękuję bardzo.